Witam wszystkich bardzo serdecznie na finale naszych zawodów. Tytuł zawodów był w tym roku Pokaż, w czym jesteś mocny. Walka trwała ponad tydzień czasu, rywalizacja była bardzo duża. Cieszę się, że tyle osób wystartowało. Cieszę się, że wszyscy zajęli czołowe miejsca. I teraz mamy finał naszej imprezy. Rozdamy dyplomy. Jest to już trzecia edycja nasza tych zawodów, trzeci rok z rzędu. Pomysł był, pokaż mi, w czym jesteś mocny. Chodziło o kreatywność naszych członków, uczestników. Każdy sobie wybierał konkurencję, w której jest dobry, w której może coś pokazać, w której się może zaprezentować, po prostu której się nie boi. Nie chodziło o jakieś narzucane konkurencje. Chodziło o to, żeby każdy się sprawdził i żeby chciał uczestniczyć, bo istotą tych zawodów, w ogóle istotą treningu, ćwiczenia jest to, żeby ktoś wyszedł z domu, żeby przyszedł, żeby współpracował w grupie, żeby odszedł od telewizora, od komputera, no i żeby był z nami, żeby był zdrowy. No i cieszę się bardzo, że to się udało, że wszyscy ćwiczyli, że chcą startować, no i że w ten sposób po prostu wszyscy razem jesteśmy zdrowsi. Nagrody ufundował burmistrz miasta Jawora, pan Emilian Bera. W tym roku były to ręczniki, bardzo fajne, duże, piękne, kąpielowe. W poprzednich edycjach były to torby. No już torby wszyscy mamy, no to teraz mamy ręczniki. Ja tylko, słuchajcie, Pawła nie ma, może słowo, bo to trzeba przeczytać, mimo że go nie ma. Paweł na maszynie przy wypychu, jeżeli chodzi o nogi, wycisnął 575 kilo. Jak przyjdzie, to mu wręczymy. Ale naprawdę jest to wynik. Serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom. Warto przede wszystkim się ruszać, a tutaj na siłowni zawodnicy pokazali, że w bardzo wielu różnych kategoriach potrafią naprawdę bardzo wiele osiągnąć i serdecznie gratuluję tego pomysłu na konkurs, a ja bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłem nagrodzić zawodników. Gratuluję prezesowi Dariuszowi Szczygłowi. Życzę wszystkim dalszych sukcesów. Dyplom dla Dariusza Szczygła za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji Całokształt twórczości. Nie, Całokształt. Oczywiście za rok następna edycja, nowe hasło, nowa kreatywność, no i nowi członkowie i nowe zawody. Serdecznie wszystkich zapraszamy i zapraszamy wszystkich do treningu w nowym roku z nowym postanowieniem od stycznia 2018. Darek, dawaj.